Miałem dodać trochę koloru na tę półkę. Skoro kliknąłeś w ten materiał, to prawdopodobnie zamierzasz w przyszłości startować do jednej z polskich szkół filmowych i szukasz sposobu na zwiększenie swoich szans w procesie rekrutacji. W takim razie bardzo dobrze trafiłeś, bo ja mam egzaminy już za sobą, a także dosyć sporo rozmawiałem na ten temat z moimi znajomymi i w dzisiejszym materiale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, by ułatwić Ci dostanie się na wymarzony kierunek. Ja startowałem do łódzkiej oraz katowickiej szkoły filmowej na profil Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, więc to oczywiste, że dzisiejszy materiał przede wszystkim adresuje do przyszłych studentów produkcji. Jednak sądzę, że reżyserzy czy operatorzy też powinni zostać ze mną do końca, no bo hej, wy też będziecie mieli egzaminy ustne, które prawdopodobnie nie będą znacząco się różnić od tych, które ja miałem. W dzisiejszym materiale po prostu opiszę, jak wyglądały egzaminy do łódzkiej oraz katowickiej szkoły filmowej krok po kroku, powiem, na co musicie się przygotować, co trzeba ze sobą mieć, jak to wszystko wyglądało itd., itd. Natomiast w kolejnym materiale powiem, jakich pytań możecie się spodziewać, jaką literaturę warto znać, no i dam parę innych porad, które myślę zwiększą wasze szanse na dostanie się na wymarzony kierunek. Challenge accepted. Ok, zaczniemy od łódzkiej szkoły filmowej, bo no taką ja miałem kolejność egzaminów, że najpierw miałem egzamin do Łodzi, później do Katowic. Do Łodzi przed egzaminem trzeba napisać takie podanie, w którym opisujemy nasz życiorys, nasze osiągnięcia, no i dlaczego chcemy być kierownikami produkcji filmowej. To podanie może być napisane w naprawdę różnorakiej formie. Najwięcej osób pisze je w formie prozy, w formie ciągłego tekstu. Ja na przykład jeszcze dodatkowo zaznaczyłem pogrubioną czcionką te najważniejsze informacje o mnie, ale słyszałem też, że są osoby, które po prostu w punktach wypisują fakty na temat swojego życia, od myślników na przykład, i też to przechodzi, więc nie musicie się przejmować, w jakiej formie to napisać. Najważniejsze jest, co tam napiszecie. No i wiadomo, jednak najważniejsze rzeczy polecam zamieścić na samym początku albo jakoś zaznaczyć je, bo egzaminatorom naprawdę nie chce się całego tego tekstu czytać. Ale trzeba wziąć poprawkę, że egzaminatorzy mogą pytać o to, co napisaliście w tym podaniu. I tak na przykład, nie wiem, jeżeli napiszecie, że interesujecie się chińską kinematografią z XVI wieku, no to dostaniecie jakieś pytanie prawdopodobnie o chińską kinematografię z XVI wieku. A powodzenia w odpowiadaniu na takie pytanie. Dla niewtajemniczonych kino tak w zasadzie zaczęło się dopiero w XX wieku. No ale jeżeli napiszecie zgodnie z prawdą, no to myślę, że nie macie się czego bać. Normalnie ulga, że weź! Egzamin miał odbyć się o godzinie 10, więc ja, no wiadomo, jeszcze przed czasem byłem na miejscu. Wchodzę do domu Guzego, bo ja akurat miałem mieć egzamin w domu Guzego. I tam pierwsze, co mnie uderzyło, to ogromny tłok, bardzo dużo ludzi. W sumie nic dziwnego, bo z tego, co pamiętam, miało być 180 chyba kandydatów na 30 miejsc. No więc przeszedłem między tymi ludźmi do takiej listy, na której było napisane, kto, czyli kandydat, z kim, czyli z jakimi egzaminatorami będzie miał egzamin i w jakiej sali. To było o tyle fajne, że wiecie, od razu można było sprawdzić w internecie, z kim będzie się miał egzamin, poznać te osoby. Jeżeli, nie wiem, był to operator, no to może warto powtórzyć jakichś operatorów słynnych. No w sumie w większości wypadków te dedukcje i tak okazywały się nietrafione, więc no nie wiem, czy warto to robić. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Kiedy już znalazłem salę, w której miałem mieć egzamin, cały czas było na korytarzu tłoczno, ale na sali była wywieszona kartka z listami kandydatów, w jakiej kolejności powinni wchodzić. Ja byłem mniej więcej przedostatni albo przedostatni, coś takiego. W oczekiwaniu na tę godzinę 10 na korytarzu zawiązały się już pierwsze grupki rozmowne, ludzie wymieniali się wrażeniami, no po prostu rozmawiali. Swoją drogą podczas tych rozmów zdobyłem trochę wiedzy, która może nie przydała mi się na egzaminie w Łodzi, ale przydała się na egzaminie w Katowicach, więc wiecie, zawsze warto zdobyć trochę więcej doświadczenia. No ale dobra, wreszcie wybiła ta godzina 10 i... No, kompletnie nic się nie stało. Egzaminatorzy wyszli ze swojej sali dopiero po 10-15 minutach i wtedy rozeszli się do sal, które mieli wyznaczone. No sorry, no ale jak egzamin ma się zacząć o 10, no to ma się zacząć o 10. No ja nie lubię takiego bezsensownego spóźniania się. W sumie to jest chyba dobra cecha dla kierownika produkcji. Egzaminatorzy weszli do swoich sal, nie prosząc jeszcze pierwszych kandydatów, no więc my tak na tym korytarzu stoimy, patrzymy, co teraz. I dopiero po jakimś czasie egzaminator otworzył drzwi i powiedział, zapraszam pierwszego kandydata. Kandydaci siedzieli w środku około pół godziny, po czym wychodzili z sal, no... w dużej mierze załamani. Jedna dziewczyna nawet wyszła z płaczem, także no nie wiem, co egzaminatorzy jej tam powiedzieli, ale nie wyglądało to zbyt zachęcająco.
No my na tym korytarzu wiedzieliśmy już na co się nastawić, że nie będzie łatwo, że będą próbowali nas gnoić, że będą próbowali nam udowadniać, że nie damy rady. No i w sumie tak. Ogółem przez reakcję tych pierwszych osób, które weszły, wszyscy pozostali zaczęli się niesamowicie stresować. Egzaminy trwały dosyć długo, bo o godzinie 12, kiedy przyszła następna tura kandydatów, ja jeszcze miałem przed sobą kilka osób. Z tego co pamiętam, wszedłem około 14 do sali, tak więc no już widać tę dysproporcję. Byłem przed 10, a wszedłem do sali o 14. Już samo to czekanie mogłoby zdołować, a co dopiero jak cały czas przechodzą obok ciebie płaczące osoby. Well, I don't know about you, but I for one could use a beer. Do you have any? Jesse? Aha, warto jeszcze zaznaczyć, że jak jedna osoba wychodziła z sali, to następna nie wchodziła natychmiast, tylko czekała, aż zostanie wywołana. Egzaminatorzy po prostu potrzebowali chwili, żeby ocenić kandydata, który przed chwilą wyszedł. No i wreszcie nastał ten moment, kiedy ja miałem mieć egzamin, drzwi otworzyły się, poproszono następnego kandydata, podchodzę, daję dowód. Po sprawdzeniu dowodu wchodzę do sali, tam było takie miejsce naprzeciwko egzaminatorów, więc wyraźnie zaznaczone, że jest ono dla kandydata. Podchodzę do tego miejsca, nie pamiętam już czy usiadłem czy nie, no ale za chwilę od razu musiałem wstawać, bo zostałem poproszony o podanie swojego świadectwa maturalnego. Świadectwo maturalne absolutnie nie ma wpływu na to, czy dostaniecie się, czy nie dostaniecie się do łódzkiej szkoły filmowej. Ono jest tylko i wyłącznie do wglądu dla egzaminatorów. Czasami padają pytania, jeżeli z jakiegoś przedmiotu poszło ci słabiej, no to być może egzaminator zapyta, o, a dlaczego z tej matematyki na przykład miałeś tylko 30%? No ale wtedy naprawdę nie ma znaczenia to, że miałeś 30%, tylko to, w jaki sposób się obronisz. Tak więc, jeżeli mieliście jakiś słabszy wynik na maturze, to przygotujcie się, że właśnie o to egzaminator zapyta. Jeszcze jest taka historia, że pewna dziewczyna kiedyś zapomniała świadectwa maturalnego i musiała jak najszybciej jechać do domu, a później jeszcze wrócić. Weszła na egzamin jako ostatnia, a później jeszcze zdała. Potem egzaminatorzy oddali mi moje świadectwo razem z dowodem i mogłem usiąść na swoje miejsce. Jeszcze w którymś momencie egzaminatorzy zerknęli do tego podania, które napisałem, ale mam wrażenie, że przeczytali tylko pierwszy akapit i wytłuszczone fragmenty. No nie wiem, może wcześniej zapoznali się z tym podaniem. Więc to już jest cenna uwaga dla Was, żeby na początku zamieszczać te najważniejsze informacje. No i co, usiadłem na to swoje miejsce i czekałem na pytania. O pytaniach bardziej szczegółowo opowiem, tak jak mówiłem, za tydzień. Natomiast już teraz wspomnę, że pierwszym pytaniem, które dostaniecie od komisji egzaminacyjnej, i to zarówno w Łodzi, jak i w Katowicach, jest: dlaczego chcesz być kierownikiem produkcji filmowej? Przygotowując się do odpowiedzi na to pytanie, warto najważniejsze elementy umieścić na samym początku. Jeżeli pracowaliście gdzieś na przykład w jakiejś firmie i bardzo Was to satysfakcjonowało, albo już tworzyliście swoje własne filmy i też sprawiało Wam to wiele przyjemności, to wspomnijcie o tym na samym początku, szczególnie jeżeli mieliście jakieś sukcesy w tych dziedzinach. Dlaczego najważniejsze rzeczy na samym początku? No bo egzaminatorzy bardzo często przerywają, jeżeli widzą, że ktoś leje wodę i wtedy nie macie możliwości dojścia nawet do tych swoich największych sukcesów. Tutaj muszę uderzyć się w pierś, że ja właśnie tak miałem. Myślałem, że będzie tak jak w szkole albo na maturze, że będę miał tyle czasu na odpowiedź, ile będę chciał, a tutaj przerwano mi w połowie wypowiedzi. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? No i później dalej padały kolejne pytania. Mogły to być pytania zarówno z mojego życiorysu, jak i z wiedzy o kinie. Jednak nie było tutaj żadnego podziału, że wiecie, najpierw pytania osobiste, a później dopiero pytania dotyczące wiedzy. Nie, nie było takiego podziału. Egzaminatorzy pytali po prostu o to, co akurat mieli na myśli. Ale muszę przyznać, że podczas tej rozmowy z egzaminatorami zrozumiałem, dlaczego te dziewczyny wychodziły z płaczem ze swoich egzaminów. Wiecie, no ja niby cały czas się uśmiechałem, ale jednak działało na nerwy, kiedy egzaminatorzy czepiali się nawet najdrobniejszych słów, które wypowiedziałem. Bardzo często wyciągali też pewne rzeczy z kontekstu i nie dawali szansy na obronę, ale powiem szczerze, że wcale im się nie dziwię. I tutaj dochodzimy do ważnego elementu, który zarówno w Łodzi, jak i w Katowicach będzie miał znaczenie, a mianowicie to, żebyście na samym początku zrobili dobre wrażenie. Jeżeli będziecie znali odpowiedzi na pierwsze pytania, jeżeli pokażecie, że jesteście ogarnięci, to później egzaminatorzy będą starali się Wam pomóc, Was podciągnąć trochę, bo będą widzieli, że no, jesteście godnymi kandydatami tutaj, żeby studiować na danej uczelni.
Natomiast jeżeli już na początku pokażecie, że no nie bardzo jesteście ogarnięci, to egzaminatorzy będą starali się Wam udowodnić, że Wy nie nadajecie się na te studia i wtedy na przykład mogą zadawać coraz trudniejsze pytania. Słyszałem, że czasami padają pytania o kinematografię chińską dwudziestolecia międzywojennego albo żeby wymienić kilku poetów renesansowych z Francji czy coś takiego. No dobra, jak skończy się już seria pytań, no to jeden z egzaminatorów powie, że okej, dziękuję, możesz wyjść. No i wychodzicie i jesteście wolni. Okej, także tak wyglądały egzaminy do łódzkiej szkoły filmowej, natomiast w katowickiej szkole filmowej, no, było już zupełnie inaczej. Egzamin w Katowicach też miałem mieć na godzinę 10:00, oczywiście byłem też znowu przed czasem. Wchodzę do tego nowego budynku, tam portier od razu wskazuje mi salę, do której powinienem się udać. W ogóle był bardzo miły, bo ja tak wchodzę do tego budynku i portier od razu mówi: o, co masz taką zestresowaną minę, będzie dobrze, będzie dobrze. No i miał rację w sumie. No więc dochodzę do tej sali egzaminacyjnej, tam na korytarzu też było trochę duszno, ale tym razem nie dlatego, że było za dużo ludzi, tylko dlatego, że jedna ze ścian wychodząca na południe była oszklona i wiecie, jak słońce padało na szkło, to ogrzewało całe pomieszczenie. Przeszedłem przed paroma osobami do takiej tablicy, na której była napisana kolejność kandydatów. Już nie pamiętam, który byłem, ale to naprawdę nie miało zbyt dużego znaczenia, no bo wszystko leciało bardzo szybko. Pamiętam, że było 100 parę, chyba 105 kandydatów na 30 miejsc. No więc jak dowiedziałem się, który jestem, usiadłem sobie spokojnie na ławeczce. Co ciekawe, w Katowicach kandydaci ze sobą nie rozmawiali. Była kompletna cisza na korytarzu. Co jakiś czas tylko taka pani wychodziła przed salę egzaminacyjną i wołała kolejnych kandydatów po nazwisku. Ta pani też od razu sprawdzała dowody i pokazywała stanowiska egzaminacyjne, do których trzeba podejść. No więc kiedy przyszła moja kolej, wywołała mnie ta pani, dałem dowód do wglądu, pani pokazała mi, które stanowisko egzaminacyjne zająć. Co ciekawe, w jednej dużej sali były chyba 3 stanowiska egzaminacyjne. No więc ja podchodzę do jednego z nich i zaczynają się pytania. Pytanie jest dobre. Czy panowie chcecie, żebym odpowiedział szczerze, czy to, co powinienem powiedzieć? My chcemy pana poznać. Aha, egzaminatorów było zarówno w Łodzi, jak i w Katowicach 2. W Katowicach pytania miały trochę bardziej schematyczny przebieg, a więc na samym początku były pytania dotyczące mojej osoby, później były pytania dotyczące wiedzy, takie, które egzaminatorzy po prostu z głowy sobie wymyślali. Natomiast trzeci etap to było jedno pytanie z kartki, które mogłem wylosować z kilku karteczek. Oczywiście wśród tych pytań osobistych na samym początku padło pytanie, dlaczego chcę być kierownikiem produkcji filmowej. No i tutaj w Katowicach, już nauczony doświadczeniami z Łodzi, już na samym początku pokazałem, jak dużą mam wiedzę i że w ogóle przyjmijcie mnie od razu. I dzięki temu, kiedy wśród tych karteczek wylosowałem trochę trudniejsze pytanie, no to egzaminatorzy próbowali mi pomóc, próbowali mnie jakoś podciągnąć. Więc po prostu jeden z egzaminatorów zadał je w inny sposób, dzięki czemu już mi było dużo łatwiej na nie odpowiedzieć. I jestem pewien, że takiej pomocy nie otrzymałbym, gdybym wcześniej pokazał, że no w ogóle nie mam żadnej wiedzy i że się nie nadaję na te studia. Ostatecznie egzamin zakończył się bardzo szybko, w stosunku do Łodzi to w ogóle byłem zaskoczony. A kiedy wychodziłem, jedna dziewczyna zapytała mnie, jakie pytanie wylosowałem i z której kubki brałem. Później dowiedziałem się, że panuje jakieś takie przeświadczenie, że na jednej kubce pytania są łatwiejsze niż na drugiej, no ale no nie wiem, czy to prawda. Jeżeli chodzi o strój, to w Katowicach wszyscy kandydaci jak jeden mąż byli ubrani w garniturze. No, chyba że byliśmy dziewczynami, wtedy nie. Dziewczyny wiadomo, biała bluzka i czarna spódniczka. Natomiast w Łodzi przechodziły też te mniej oficjalne stroje, a więc osoby w koszuli i dżinsach zdawały później egzamin. Były też osoby w pełnych garniturach, więc to już od Was zależy, jak Wy podejdziecie do egzaminu. Moim skromnym zdaniem, no, lepiej okazać za dużo szacunku niż za mało, więc ja poszedłem w pełnym garniturze. Z tego, co słyszałem na konsultacjach, kiedyś były osoby, które w ogóle wchodziły do sali egzaminacyjnej w jakichś tam jaskrawych t-shirtach, żeby się wyróżnić, ale później nie zdawały, więc to nie jest zbyt dobry pomysł. No dobra, to chyba wszystko, co miałem zamiar dzisiaj Wam przekazać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące przebiegu egzaminu, no to koniecznie zadajcie je w komentarzach, z chęcią odpowiem, a jeżeli nie ja, to ktoś inny, kto też już miał egzaminy za sobą. No a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!